Pandemia trwa i nie rozpieszcza nikogo. Hotele powoli się otwierają, kina również, ale nadal nasza kultura pozostaje zamknięta. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak w tych trudnych czasach radzą sobie lokalni artyści. Dzisiaj jesteśmy m.in. u jednego z nich, Kętrzynianin, malarz Spasi Arek Vanat. Dzień dobry, e, witam serdecznie. No i właśnie chciałam rozpocząć pytaniem, bo to jest taki dosłownie mini warsztat. Jesteśmy praktycznie w Twoim domu, tak? tak? Ale każdy malarz musi jakiś mieć swój warsztat. I teraz pytanie, czy ten warsztat jest aktywny, czy jest raczej zawieszony no, ze względu na tą pandemię? W zależności od czasu, jeśli, jeśli czas na to pozwala, to mieszkanie przyszłza się w pracownię. No i na odwrót, chyba tak jak u każdego artysty, który pracuje w domu. No, właśnie, a jak to z tą inspiracją? Czy ona jest w tobie? Czy ona się właściwie pojawia dzięki tej pandemii? Jakieś nowe inspiracje przychodzą? No bo w końcu, jak pandemia, to i mamy niby więcej tego czasu tutaj w domu. Można tak powiedzieć, że ze względu w ogóle na większą ilość czasu, więcej może szukamy, więcej, więcej otwieramy się na zupełnie inne rzeczy, na obrazy które nas zupełnie inaczej inspirują, które na przykład mogły nas inspirować wcześniej. Od czego właściwie się zaczęło? Skąd malarstwo w Twoim życiu? Malarstwo, rysunek chyba towarzyszył mi w ogóle od, od małego. Kierunek studii był również ukierunkowany, że, że potrzebny był warsztat rysunku i malarstwa. No i od tamtej pory wszystko cały czas trwa. To, tak, to nie znika, to się nie wyłącza. Może czasem cichnie, czasem się bardziej rozwija, ale zawsze jest. No i właśnie, teraz porozmawiajmy o tych obrazach. Yy, mówią, przemawiają do mnie przede wszystkim kolorami. Ja takie uwielbiam. Yy, czy to jest właśnie taki cel zamierzony, czy to taki prawidłowy, taka prawidłowa kolorystyka do tego stylu? Bo to jest pop art, prawda? Yy, nie wiem, czy to, nie wiem, czy to ma do pop artu, ale taki trochę, taka trochę grafika. Yy, sam nie wiem, sam to po prostu to są prace, które yy, w zależności jak yy, utworzy mi się wizja, to po prostu ją. Um, przerysowuję na, na karton, na, na Blatram. A kolory wychodzą w trakcie pracy. A kogo my tu mamy właściwie na tych obrazach? Możemy kogoś tutaj zdradzić, czy to są zupełnie fikcyjne postacie? Um, nie, nie są. Tu akurat mamy to z James Dean e, za panią. To jest akurat to jest mój e, portret. A na górze są pływacy i tam była część trochę niewidocznych. A skąd pomysł na własny portret? Bo to się nie często zdarza. E, nie wiem, jakoś tak przyszło ze zdjęć z grafiki, chyba z, z takiego stu, studium o przeglądania zdjęci, to jakoś tak wyszło. Sztuka, tylko dla siebie, czy chcemy gdzieś dalej się pokazywać? Do tej pory to chyba było tylko, tylko dla mnie, tylko tutaj dla znajomych dla przyjaciół, którzy, którzy do mnie zaglądają. I tak chyba, tak chyba zostanie, tak chyba jest na razie. Na razie, bo w wolnych chwilach wiem, że kręci się coś słodkiego. E, tak, otóż w, w marcu, w kwietniu zaczyna się, mam drugą, drugą pasję, są to pszczoły, i która zajmuje mój e, cały okres e, letni, to po prostu zajmuję się pszczołami. I co, da się tak naprawdę to wszystko podzielić? E, jak najbardziej, jak najbardziej, jak się chce, można wszystko podzielić. No i to musi znaleźć się e, dużo czasu na inne, e, inne pasje. Książki? Oczywiście. No tak, ale tutaj słyszałam, że jeszcze także uczymy w szkole. Tak, zgadza się. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych kierunku architektura krajobrazu w Karolewie. I co z młodzieżą, też można jakoś o sztuce porozmawiać? Czy to też już taki temat niekoniecznie dla dzisiejszej współczesnej młodzieży? Jak najbardziej, nasz kierunek w szkole średniej. Mamy bardzo dużo zajęć, jeśli chodzi o rysunek, o malarstwo, o grafikę i o projektowanie. I nawet mieliśmy w poprzednich latach wystawy, które odbywały się w zamku naszych uczniów. Mieliśmy plenery malarskie. O, odbywały się u nas w Korolewie również plenery malarskie. Czy Twoje prace można gdzieś obejrzeć? Kilka prac było zamieszczonych w internecie, na różnych stronach, ale. Od jakiegoś czasu nigdy się nic nowego nie pojawia. Ale może w przyszłości znów wróci do internetu. No to właśnie ta przyszłość nadchodzi. Szanowni Państwo, między innymi te obrazy będziecie mogli niedługo podziwiać, gdzie? Na ulicach Kętrzyna. Ale o szczegółach opowiemy Wam nieco później. Za dziś bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Arek Wanat i zapraszamy na kolejne rozmowy. Do zobaczenia.